Wszyscy mówią, że łatwo narzekać, a trudniej zaproponować jakieś ulepszenia. No, więc takim idealnym źródłem finansowania tych działań rzeczniczych, o których mówiło wiele organizacji, są właśnie te środki od darczyńców indywidualnych. I wyszło nam z tych naszych badań jakościowych, które robiłyśmy, no, że faktycznie organizacje rzecznicze napotykają szereg barier w swoich działaniach. Dzień dobry, witam Was na kanale lub bezpośrednio po tej stronie chwilowo mówiącej Agata Kępa, a po drugiej stronie z gór łączę się z Julią Bednarek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o efekcie mrożącym, a właściwie o raporcie, którego właśnie tytuł to Efekt mrożący, raporcie, który jakiś czas temu wyszedł w organizacji Klon Jawor, która zajmuje się szeroko pojętymi organizacjami pozarządowymi i badaniem tych organizacji. Tak jest. Tak, tak. Widzę, że jest potwierdzenie po drugiej stronie. W Polsce to społeczeństwo obywatelskie, które się też przekłada na trzeci sektor, nie jest rozbudowane tak bardzo jak w wielu krajach zachodnich, ale coraz bardziej i coraz chętniej dołączamy do różnych organizacji pozarządowych. Oczywiście przekłada się to na partycypację, chociaż w obecnej sytuacji bardzo często tej partycypacji i tego uczestnictwa działania aktywistycznego nie ułatwia władza czy na przykład regulacje prawne, chociażby czego przykładem są konsultacje społeczne, które w Polsce niestety są cały czas rzadkością. Jak wygląda partycypacja w trzecim sektorze? No, generalnie to zawsze zależy, jak sobie zdefiniujemy taką partycypację. No bo partycypacja to jest po prostu uczestnictwo, tak? I jakby można partycypować właśnie w procesie jakby stanowienia prawa czy władzy, jakby organizować się, żeby mieć wpływ na to, jakie są na przykład rozwiązania prawne w Polsce. Ale też partycypowanie w takich generalnie społecznych rzeczach to jest na przykład organizowanie czegoś dla społeczności lokalnych, tak? Czyli na przykład jakiegoś, nie wiem, festiwalu, spotkania, jakichś bardziej kulturalnych, czy edukacyjnych, czy sportowych aktywności. Więc ja też bym to nazwała tak naprawdę partycypacją, bo to jest po prostu jakimś takim aktywnym uczestnictwem w życiu jakby swojej społeczności. No i właściwie cały trzeci sektor jest o partycypowaniu, tak? Można powiedzieć, że tworzenie się organizacji pozarządowych, zazwyczaj te organizacje są zakładane właśnie po to, żeby coś razem stworzyć, żeby coś razem zrobić i żeby wpływać na tą na społeczeństwo, które jest dookoła nas. I czy to są powody właśnie ekologiczne, czy jakieś takie, żeby komuś pomagać, czy po prostu ktoś ma jakąś wspólną pasję i na przykład interesuje się jakimś sportem konkretnym i chce mieć okazję do tego, żeby, nie wiem, trenować jakiś konkretny sport, czy gry strategiczne, czy no bardzo różne są też takie stowarzyszenia pasjonatów, hobbystów. No to powiedziałabym, że to jest wszystko taka aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym ponad to, co robi jakby taki przeciętny człowiek, tak? Więc właściwie zakładanie organizacji, działanie w organizacjach, to jest, to bym powiedziała, że jest taką partycypacją społeczną, a niektóre z organizacji i osób angażują się też w taką demokrację jakby bezpośrednią, w zabieranie głosu dotyczące już spraw jakby no takich dotyczących władzy czy stanowienia jakby prawa. Myślę, że jak tutaj właśnie padło to stanowienie prawa, to przechodzimy płynnie do raportu Efekt mrożący o kondycji rzecznictwa organizacji pozarządowych. No i właśnie w tym raporcie, jak też sam tytuł na to wskazuje, analizujecie kondycję rzecznictwa w trzecim sektorze. Może to tak na początek w ogóle, czym jest to rzecznictwo i czym to rzecznictwo też jest dla osób, które były badane?
No to my określamy, że rzecznictwo to jest takie działanie na rzecz jakiejś grupy albo sprawy. To takie działanie, które chce zmienić system. Tak ogólnie mówimy najszerzej. Czyli na przykład zmienić prawo, zmienić świadomość społeczną czy sposób funkcjonowania instytucji. Organizacje, które zapraszałyśmy do badania, zapraszałyśmy je takim kluczem, że były to organizacje, które starały się zrobić jakieś zmiany prawne, już konkretnie miały jakieś postulaty dotyczące jakby takiego, powiedziałabym, twardego rzecznictwa, czyli właśnie no, proponowania jakichś zmian w prawie, które według nich byłyby dla obywateli, dla obywatelek dobre. No ale tak naprawdę wiele osób, z którymi rozmawiałyśmy, różnie definiuje to rzecznictwo, różnie definiowała i rozumieli je dużo, dużo szerzej. I między innymi to na przykład rozumieli jako działanie na rzecz zmian systemowych i zmian w prawie, ale też takie edukowanie po prostu społeczeństwa, pokazywanie dokładnie jakby danych, które na przykład mają na jakiś temat. Ale też zawieranie głosu w debacie, wypowiadanie się, zachęcanie ludzi do tego, żeby oni jakby się organizowali i na przykład mieli wpływ na władzę, czy na przykład też takie zbieranie i dostarczanie wiedzy. Bardzo dużo organizacji wspominało o tym, że oni robią swoje badania, robią takie raporty różne, bo chcą, żeby ich jakby postulaty były właśnie oparte na danych. No więc tak naprawdę nawet już to same dostarczanie wiedzy czy doradzanie jest też takim jakby rzecznictwem, więc bardzo, bardzo różne rzeczy tutaj były wymieniane. I to, co jeszcze dla mnie osobiście było ciekawe, jak rozmawiałyśmy z organizacjami, to to, że właśnie my skupiałyśmy się stricte na tym takim twardym rzecznictwie, zmianie w prawie, a bardzo dużo organizacji podkreślało, że dla nich bardzo istotna jest taka kampanijna, jakby bardziej kwestia rzecznictwa, czyli właśnie podnoszenie świadomości społecznej, że bez tego, jak oni najpierw nie zbudują jakby świadomości wokół jakiejś kwestii, na przykład tutaj możemy powiedzieć o smogu, tak? Kiedyś w ogóle jakby prawie nie był to temat. Potem jakby najpierw zaczęło się jakichś małych aktywistów ekologicznych, którzy zaczęli się tym interesować, zanieczyszczeniami powietrza i tak dalej. No a teraz jakby raczej jest to temat powszechny. Każdy wie, co to jest smog i wie, że to jest jakby problem, tak? Więc to jest też dobry przykład pokazywania zmiany tej świadomości społecznej, i za tą zmianą potem idzie na przykład już konkretne postulowanie, nie wiem, odejścia od węgla, czy zmiany jakieś na poziomie, nie wiem, poszczególnych miast. Teraz są jakieś podejmowane decyzje, na przykład o tym, żeby nie palić w kominkach albo w piecach, tak? Albo coś tam, więc to jest taki przykład jakby z jednej strony tego działania, żeby zmienić jakby opinię społeczną i uświadamiać ludzi, edukować, a potem za tym idą już konkretne zmiany w prawie, które ludzie popierają. Moim kolejnym pytaniem było to, dlaczego rzecznictwo jest ważne w perspektywie trzeciego sektora, chociaż myślę, że też po części już tutaj usłyszałam na to pytanie odpowiedź, biorąc pod uwagę chociaż ten przykład ze smogiem, który jest bardzo istotny, bo jeszcze kilkanaście lat temu jako społeczeństwo w ogóle nie byliśmy świadomi tego, że smog jest zagrożeniem, a w tym roku pojawiają się chociażby pierwsze diagnozy lekarzy, które jasno mówią, że daną przyczyną jest właśnie zanieczyszczenie powietrza. No w takim razie, czy pani mogłaby rozwinąć, dlaczego jeszcze to rzecznictwo jest ważne właśnie w perspektywie organizacji pozarządowych? No to przede wszystkim właśnie organizacje pozarządowe to są często grupy pasjonatów, powiedzmy sobie szczerze, albo grupy osób, które są bardzo zaangażowane w jakąś kwestię. No i właśnie to są takie osoby, które, tak jak mówiłam, one zbierają dane, mają kontakt na przykład ze społecznościami lokalnymi, albo o, tutaj może taki przykład osób, nie wiem, z niepełnosprawnościami, tak? Że załóżmy, mamy organizację, która zajmuje się właśnie takimi osobami. No i ona ma kontakt z tymi ludźmi, często z nimi pracuje, na przykład, nie wiem, aktywizuje ich zawodowo, wie, z jakimi borykają się problemami. Czyli bardzo dużą wartością tych osób w organizacjach jest to, że właśnie mają dostęp do obywateli i obywatelek, którzy mają dany problem, czego często nie ma władza, tak? Często jakby osoby decyzyjne gdzieś wysoko
są trochę odrealnione, nie mają kontaktu z takimi zwykłymi obywatelkami, obywatelami, no a organizacje pozarządowe często właśnie taki kontakt i takie relacje mają i one to im mówią te osoby, czego potrzebują. Więc te organizacje mają taki insight, bym powiedziała, w danych tematach i dzięki temu są w stanie projektować, proponować rozwiązania, które wierzą, że są jakby dobre dla społeczeństwa, tak? Że są dobre dla wszystkich obywateli, obywatelek, a nie tylko dla jakiejś konkretnej grupy. Więc myślę, że dlatego to jest bardzo ważne, że te organizacje po prostu dysponują tą wiedzą i chcą ją dalej przekazać, żeby zmienić, tak jak mówiłam na początku, żeby zmienić jakiś system, w którym funkcjonujemy, tak? No i tu pojawia się też to wychodzenie spoza własnych baniek, także też wiemy, że to rzecznictwo jest ważne. I jednak w raporcie Efekt Mrożący zauważacie, że właśnie ta funkcja organizacji społecznych, jaką jest uczestnictwo w stanowieniu prawa, w zmienianiu go, jest coraz słabiej realizowana. A głos tych grup w imieniu których organizacje występują, jest coraz mniej słyszalny. Jaka jest rzeczywistość rzecznictwa w organizacjach pozarządowych? Co utrudnia to rzecznictwo? Bo tak naprawdę w dużej mierze tych negatywnych zmian dotyczy też ten raport. Tak, niestety jakby cały raport wziął się z tego, że my zidentyfikowałyśmy z badań ilościowych, które robimy, które się nazywają kondycja organizacji pozarządowych. Zobaczyłyśmy, że pomiędzy 2018 rokiem a 2021 wystąpił właśnie spadek w liczbie organizacji, która deklaruje, że zajmuje się tym rzecznictwem. No i uznaliśmy, że to jest jakoś tam ciekawe, że może warto zastanowić się, po pierwsze, jakby z czego wynika taki spadek i to, że mniej organizacji chce to robić, no i też w ogóle jakby dlaczego, tak? Dlaczego to rzecznictwo może jest trochę, nie wiem, trudniejsze, a może po prostu nie interesuje ich ten temat już. Więc no i wyszło nam z tych naszych badań jakościowych, które robiłyśmy, no, że faktycznie organizacje rzecznicze napotykają szereg barier w swoich działaniach. I część z nich jest takimi problemami, które były od zawsze. Na przykład to są problemy związane z finansowaniem. Tam wiem, że też później chyba jeszcze będziemy to o tym rozmawiać, ale generalnie bardzo ciężko jest znaleźć jakby finansowanie na takie działania rzecznicze. Inny taki problem, który od lat się pojawia, to jest na przykład takie przeciążenie zespołów, tak, że zazwyczaj jest za mało rąk do pracy i to osoby podkreślają od dawna, że po prostu to jest bardzo specjalistyczna wiedza, którą trzeba mieć, no bo to też jest na przykład wiedza taka właśnie z zakresu prawa, a oprócz tego właśnie to, co mówiłam, ten dostęp do tej społeczności, zbieranie danych, robienie badań, robienie analiz, bardzo konkretne, specjalistyczne rzeczy, które dane osoby, które się zajmują tym rzecznictwem, muszą potrafić, no i faktycznie zawsze jest za mało czasu i zawsze jest za mało osób do tego, które mogłyby to robić. No i to są takie problemy, które zawsze były w tych organizacjach rzeczniczych. No ale to, co część organizacji podkreślała, że jest nowe, no to taki, powiedziałabym, taka ogólnie pogarszająca się sytuacja społeczno-polityczna w Polsce. No i niestety jednym z takich aspektów, który się pogarsza według osób badanych, to jest wpływanie na ten proces legislacyjny tworzenia prawa. Organizacje mają jakby coraz mniej dostępu do tego tworzenia prawa, dlatego że na przykład sporo projektów ustaw jest zgłaszany w takim trybie poselskim. I wtedy taki tryb poselski nie wymaga konsultacji. I niestety wtedy ta strona społeczna nie ma nawet kiedy się wypowiedzieć i zgłosić jakichś swoich poprawek, więc trochę jest pomijana w tym procesie. Kolejnym takim problemem jest w ogóle to, że bardzo szybko są te zmiany w prawie robione. To
jakby znamy te case'y tych ustaw nocnych i tak dalej, ale to nie, nawet nie o to chodzi. Z dnia na dzień po prostu często pojawiają się jakieś projekty ustaw. Organizacje mają bardzo mało czasu na konsultowanie i wszystko jest, dzieje się bardzo szybko. No i też wymaga to takiego trochę od organizacji bycia w ciągłej gotowości, rzucania swoich tematów, którymi się zajmują i poświęcania się tylko temu, a nie zawsze to jest możliwe. Już nie mówiąc o takich aspektach, że no, czasem osoby właśnie w wywiadach mówiły, że no zdarzyło im się po prostu, że są na urlopie i nagle jest wrzucany jakiś akt prawny, który jest konieczny do konsultowania i ma się na to 14 dni na przykład. No i jakby, co oni mają zrobić? Jak tylko, nie wiem, kilka osób się tym zajmuje w tym temacie, no i po prostu często albo wracają z tego urlopu, albo już rozkładają ręce i mówią, no trudno, no jakby nie zdążymy. Ale mówią, że bardzo szybko właśnie to tempo stanowienia prawa jest szybkie. No i przez to też często ta jakość prawa jest niska i jakby przepisy stają się coraz bardziej takie niechlujne, zagmatwane. No i to dla wielu organizacji no i jest trudne w takim codziennym ich funkcjonowaniu. No i jeszcze też to, co jest istotne, no to też trochę część osób o tym mówiła, że zmniejsza się taka liczba forów dyskusyjnych i takich miejsc do prowadzenia tego dialogu. Na przykład tu chodzi o te komisje, ale też były często jakieś takie ciała, no bo jest na przykład Rada Pożytku Publicznego, ale też było dużo innych, pomniejszych ciał przy różnych komisjach. No i one się po prostu pozamykały, częściowo przez pandemię, częściowo przez po prostu nastawienie władzy, która nie do końca chce słuchać tego głosu społecznego. No a też po prostu mówią o tym, że często jest taki syndrom trochę oblężonej twierdzy, że bardzo jakby określone, nie wiem, osoby. Nawet to nie chodzi tylko o polityków i polityczki, którzy zarządzają, ale często też osoby w urzędach, tak, które często są jakby wykonują jakieś tam zadania i że często właśnie one nie do końca są otwarte na to, żeby słuchać tą stronę społeczną, że często nie wiem, czy się boją, że podejmą jakąś złą decyzję i będą rozmawiać z kimś i to się nie spodoba komuś, czy po prostu nie chcą, jakby nie mają takiej otwartości, żeby zapraszać tą stronę społeczną do dyskusji. Więc tutaj właśnie o tym takim symbolu oblężonej twierdzy mówiło dużo osób. No i to niestety też jest związane z polaryzacją, że dużo osób też wspominało o tym, że zarówno i na tym poziomie społeczeństwa, ale też w samym trzecim sektorze, no jakby faktycznie społeczeństwo się wszyscy polaryzują. Jak ktoś ma odmienne opinie, to często już nie chcą razem współpracować, nie chcą razem gadać, że wcześniej jednak po prostu w sektorze przynajmniej nie było takich mocnych podziałów, a teraz jest, nie wiem, są podziały na przykład na tych, którzy biorą pieniądze publiczne i na tych, którzy, nie wiem, biorą pieniądze od Sorosa, tak, albo coś tam. I są po prostu takie podziały tworzone i to też jest problem, bo jak na przykład, nie wiem, podawałam ten przykład osób z niepełnosprawnościami albo w kwestii ekologicznych, tak naprawdę jedna organizacja nie jest w stanie dużo przewalczyć. To często musi być koalicja, to musi być kilka organizacji, które razem się zbiorą i coś robią. No a jeżeli na przykład właśnie się na siebie obrażają, bo ci mają takie źródło finansowania albo ci takie, no albo też kwestie oczywiście jakieś światopoglądowe stały się coraz bardziej takim też aspektem, który dzieli ludzi, no to to jest też trudne, trudniejsze jest współpracowanie, tak, i podejmowanie razem jakichś inicjatyw. Tutaj wybrzmiało to, że jesteśmy spolaryzowani i jak się okazuje, jesteśmy spolaryzowani nie tylko światopoglądowo jako społeczeństwo, ale ta polaryzacja i to jak skłócenie może się przewijać na wielu, wielu różnych aspektach i dochodzi nawet do trzeciego sektora, co myślę, że też biorąc pod uwagę, że generalnie jako społeczeństwo jesteśmy spolaryzowani, jest też dosyć oczywiste. Na chwilę się chciałam zatrzymać jeszcze przy tym wątku tego głosu obywatelskiego, który nie do końca jest brany pod uwagę.
To też jest coś, o czym już częściowo rozmawiałam na kanale, między innymi z profesorem Mirosławem Matyją, w kontekście tego, jak wygląda stanowienie prawa w Szwajcarii, a jak wygląda w Polsce, kiedy w Polsce rzeczywiście to jest bardzo, bardzo szybkie, co też przekłada się niestety na zmniejszenie możliwości takiej demokracji, bezpośredniej partycypacji, konsultacji społecznych. Bo przez to, że właśnie często jest to tworzone z dnia na dzień, jak tutaj zostały też podane te ustawy nocne, to po prostu społeczeństwo nie ma możliwości wypowiedzenia się w jakiejś kwestii. Jak jeszcze ogranicza się ten głos obywatelski w stanowieniu prawa, co utrudnia właśnie też to rzecznictwo trzeciego sektora? No tak, no poza tymi rzeczami, o których mówiłam, czyli właśnie o tym ograniczaniu się, tak, ograniczaniu takich możliwości, co jeszcze, o czym jeszcze mówili? No na przykład jeżeli chodzi o, bo tak, sam dostęp do konsultacji często jest ustawowo wymagany, więc one nawet są robione, ale czasem też po prostu chodzi o takie, że tak powiem, robienie tego w taki sposób, żeby łatwiej było uczestniczyć obywatelom, tak? A nie tylko, że jakby na papierze mamy, no to robimy, ale zorganizujemy spotkanie o godzinie 12 w poniedziałek, jak wiem, że jakby większość osób jest w pracy albo coś innego robi, tylko chodzi o też dawanie takich możliwości uczestniczenia w tych konsultacjach, które będą faktycznie łatwiejsze, żeby łatwiej obywatele i obywatelki mogli brać w tym udział. No i tutaj jakby tutaj też część osób mówiła, że właśnie jakby trochę czasem oni muszą się tak, jak to się mówi, wkładać stopę w drzwi, tak? Że po prostu nie są pytani o ten głos, ale oni się tam dobijają i wejdą, ale to wymaga bardzo dużo samozaparcia, tak? I też takiego dużego przekonania, że warto. No a może to, co jest jakby trudne dla wielu osób, które działają w tych organizacjach rzeczniczych, to, że oni spędzają ileś godzin, proponują jakieś projekty ustaw, konsultują, robią poprawki. Czasem naprawdę to są skomplikowane dokumenty. No a potem na przykład to wszystko idzie do kosza, tak? I no i to jest bardzo jakby przykre, bo w takich momentach jakby no, czują się jakby te osoby wypalone. No i też takie, że po prostu cała ich praca, iluśletnia często, poszła na marne. No i tutaj, nie wiem, takim przykładem, myślę, który mogę podać, jest na przykład Fundacja Feminoteka. Oni od lat jakby starali się o zmianę definicji gwałtu. No i po prostu ten projekt jest teraz w zamrażarce sejmowej i jakby to jest naprawdę już trwa i trwa od wielu lat. No i raczej nie mają szansy na to, żeby to się udało, a faktycznie bardzo konkretne rozwiązania tam były proponowane. No i ciężko, żeby takie osoby nie poczuły się jakoś wypalone i też jakby nie poczuły, że nie warto, tak? Więc powiedziałabym, że też czasem to zabieranie głosu nie jest takie właśnie wprost, tak? Że ty nie możesz, ale czasem to jest po prostu taki proces, że jakby czujesz, że nie warto po prostu, że nic z tego nie wynika, więc myślę, że to jest takie trudne dla wielu działaczy i działaczek. To rzeczywiście tutaj to wypalenie, że myślę, że może być niestety dosyć powszechne. I jeśli ktokolwiek się angażuje, bądź angażował bardziej kiedyś w trzeci sektor, organizacje pozarządowe, to nawet jeśli nie bezpośrednio się spotkał z tym wypaleniem zawodowym, bo jego dotyczyło, to jest to gdzieś cały czas niestety obecne, przez to, że trudno jest czasami działać już nie tylko rzeczniczo, ale także na przykład wiele jakichś projektów, potem tych rozliczeń i tak dalej są na tyle skomplikowane, że na przykład mniejsze organizacje nie mają po prostu bardzo często tych zasobów ludzkich, żeby też do czegoś przystąpić i coś zrobić.
Tak, no tutaj może też dodam, że część po prostu organizacji, tak mi się przypomniało, że wskazywała na takie problemy, że są po prostu trochę ignorowani, na przykład proszą o jakiś dostęp do informacji publicznej, nie dostają tych dokumentów, no i w związku z tym są skazani na to, żeby procedować się sądowo, tak? I składają ilość pozwów sądowych. Na przykład organizacje ekologiczne często podkreślały, że muszą już działać w taki sposób, że nie są w stanie po prostu pozyskać jakichś informacji, więc po prostu idą do sądu. No tylko wyobraźmy sobie, ile to jest jakby czasu, pieniędzy, też zaangażowania, biurokracji, żeby po prostu osiągnąć jakiś cel, a po prostu chcą dostać dostęp do informacji publicznej, który powinien być. No, przysługuje im, tak, zgodnie z ustawą, więc często to są też takie po prostu mechanizmy zniechęcania do podejmowania jakiejś aktywności. Tak, to też jest taki wątek, który myślę, że się pojawia często przy mediach lokalnych. Rozmawiałam o tym między innymi z Fundacją Wolności w Lublinie, która oprócz właśnie tych działań w ramach fundacji prowadzi też portal i wydaje czasopismo Jawny Lublin. I to, na co właśnie też zwracali uwagę, to, że oni jakby prowadzili tylko właśnie media lokalne, nie byliby w stanie na przykład dotrzeć do niektórych informacji publicznych, które tak naprawdę powinni móc dostać, bo ktoś im odmawia i rocznie są w stanie prowadzić czasami kilkadziesiąt różnych procesów właśnie o ten dostęp do informacji publicznej, która przecież powinna być powszechna. Także to rzeczywiście też jest problem, który się pojawia. Tutaj myślę, że mamy bardzo szeroki ten wątek o tym, co w ogóle utrudnia rzecznictwo, ale nie tylko organizacjom pozarządowym i taką partycypację w trzecim sektorze. Na samym początku właściwie rozmowy była też wspomniana ta kwestia finansowa, no i tutaj chciałam do niej powrócić. W raporcie wskazujecie, że większość organizacji, która wprowadza duże zmiany w działaniach rzeczniczych, jest finansowana ze środków prywatnych. To chyba jest coś, co mnie też zaskoczyło. Jakie są dylematy w ogóle związane z finansowaniem organizacji rzeczniczych? Ojeju, no dużo jest tych dylematów. Rozumiem, że ta dana, w sensie, bo też może tak doprecyzujmy, że pewnie ta dana dotyczy tych badań naszych ilościowych, gdzie tam po prostu na bardzo małej próbie organizacji my sprawdzałyśmy, skąd pochodzą te środki. A potem już jak dopytywałyśmy o konkretną organizację, no to te środki są z różnych źródeł, bo to nie są tylko faktycznie takie prywatne, ale też publiczne środki, na przykład zagraniczne albo krajowe. Nie wiem, z zagranicznych, no to są fundusze norweskie, szwajcarskie, Unii Europejskiej, ale też środki od jakichś z ambasad konkretnych. No a w krajowych, no to Narodowy Instytut Wolności ma też taki w ramach programu PRO, chyba tam czwarty priorytet, jest też nakierowany na taką działalność rzeczniczą, też Fundusz Sprawiedliwości. No i oczywiście są też te środki prywatne od darczyńców indywidualnych, jak i środki z 1% podatku, teraz 1,5%, czy środki od biznesu, czy fundacji prywatnych. Więc tak naprawdę te źródła są bardziej jakby takie zróżnicowane. Ale to, co jest jakby trudne, to że wyobraźmy sobie, że właśnie ta organizacja jakaś chce wprowadzać zmiany w prawie. No i załóżmy, że to są jakieś propozycje, które ona składa, i one są na przykład niezgodne z linią rządu. No i w takim razie trochę ciężko sobie wyobrazić, że ta organizacja, która jakby robi to tak, jakby ma inne opinie i postuluje coś innego niż partia rządząca na przykład, a ona i robi te postulaty z środków jakby od publicznych, od tak naprawdę, które też idą jakby od tej partii rządzących. No to jest bardzo trudne. No i właśnie dlatego rzecznictwo powinno być tak finansowane niezależnie. I to jest jakby bardzo istotne, żeby trochę nikt nie wpływał na ten głos, bo tak samo to jedno to mogą wpływać politycy, jakby na to, co ktoś proponuje, ale też na przykład biznes, tak? Że z jednej strony to może być duże ułatwienie, że ktoś ma jakieś środki od biznesu, ale też biznes na pewno ma w tym jakiś swój interes. No i pytanie właśnie jaki. Więc takim idealnym źródłem finansowania tych działań rzeczniczych, o których mówiło wiele organizacji, są właśnie te środki od darczyńców indywidualnych. No ale z drugiej strony
Bardzo trudno jest kogoś przekonać do tego, żeby dał pieniądze na działania rzecznicze. To są działania, które trwają kilka lat. Efektem tych działań są po prostu przepisy prawne. No więc jeżeli ktoś ma jakby możliwość nie wiem, przekazać pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy albo na jakieś osoby potrzebujące, biedne, chore, wiadomo, takie, czy nawet, nie wiem, na zwierzęta, tak, ale na takie rzeczy, które dużo bardziej jakby są namacalne efekty i chwytają nas za serce, no to wiadomo, że jakby łatwiej jest tam przekazać pieniądze niż na takie organizacje, które właśnie no, spędzają lata na siedzenie w tych papierach, chodzenie na te komisje sejmowe i tak dalej. I to jest bardzo ważne tak naprawdę, co one robią, ale ciężko jest zobaczyć tak bezpośrednio ten efekt. Ale no więc tutaj dużo osób podkreśla, że właśnie takie finansowanie od prywatnych darczyńców no, jest bardzo trudne do uzyskania. Chociaż tutaj właśnie nawet chyba kilka dni temu widziałam informację, że Watchdog Polska z 1,5% podatku otrzymał naprawdę jakąś bardzo dużą kwotę i myślę, że oni są takim dobrym przykładem na to, że mimo wszystko trudne tematy, no bo też się zajmują i sądownictwem, i właśnie dostępem do informacji publicznej, i takimi, no może niełatwymi do zrozumienia zagadnieniami, a jednak po prostu przekonali bardzo dużo osób do tego, żeby przekazało im to 1,5% podatku, więc myślę, że jakoś się da, ale na pewno jest to trudna praca i też bardzo dużo takiej pracy, no, związanej z komunikacją, PR-em, tłumaczeniem jakby obywatelom i obywatelkom, czym my się właściwie zajmujemy. No więc. No więc tak, więc tu jest, powiedziałabym, że taki najważniejszy, największy dylemat to jest to, jak właśnie pozyskiwać to niezależne finansowanie, takie, że nikt nie będzie jakby trochę miał w tym swojego interesu, tylko że właśnie będziemy robić tą zmianę, która będzie tylko w interesie jakby społeczeństwa. No a druga rzecz, no to właśnie, jak przekonywać darczyńców, i darczynie do tego, żeby przekazywały te środki. Widzę z tej rozmowy, że tak naprawdę ten system kształtowania rzecznictwa w Polsce, przez to, że spotyka się z wieloma trudnościami, nie jest niestety jakby w pełni skuteczny, bo właśnie też jest po prostu trudny. To też jest coś, co wybrzmiewało z tego raportu. Co należałoby zmienić, żeby uwzględniać różnorodne potrzeby obywateli, żeby właśnie ten system rzecznictwa też mógł być bardziej skuteczny, żeby włączać właśnie w tworzenie prawa, w zmienianie prawa, po prostu głos społeczny? No to jest zawsze trudne pytanie, no bo właśnie tak jak wszyscy mówią, że łatwo narzekać, a trudniej zaproponować jakieś ulepszenia. No na pewno te rzeczy, które mówiły organizacje, jak pytałyśmy ich, co można zrobić, żeby wzmocnić to rzecznictwo, no to przede wszystkim dużo organizacji wskazywało na to, żeby właśnie działać w koalicjach, żeby nie działać w pojedynkę, bo faktycznie bardzo trudno jest coś osiągnąć samemu, a jak się zbierze ileś organizacji, to już jest naprawdę dużo łatwiej. I tutaj pamiętam, że ktoś opowiadał właśnie o takim przykładzie organizacji klimatycznych, które często działają właśnie w takich zespołach, nie wiem, 5, 6, 7 organizacji i trochę każda organizacja ma swoją, że tak powiem, działkę. I ktoś się zajmuje właśnie taką edukacją, ktoś się zajmuje takimi interwencjami w stylu wchodzenie na komin w Bełchatowie, tak? A ktoś się zajmuje chodzeniem na te komisje sejmowe, ktoś się zajmuje litygacją strategiczną, czyli właśnie procesami sądowymi. I de facto wszystkim im zależy na tym samym sprawie, czyli jakiejś ochronie klimatu i tak dalej, ale mają podzielone jakby trochę swoje role. No i że to wydaje się mieć dużo sensu, no bo też wtedy po prostu wspólnie się wspierają i jakoś napędzają, a nie wszystko jest na jednej organizacji, gdzie naprawdę jakby zajmowanie się tymi wszystkimi obszarami jest trudne. Więc tutaj na pewno takie to po stronie jakby tego, jak powinny działać organizacje, no to po prostu takie no wspólne jakby zbieranie się, mobilizowanie i tworzenie tych koalicji. No, oprócz tego też dużo osób mówi pamiętam, miałyśmy takiego live'a właśnie o rzecznictwie i tam pani z Fundacji Rodzic po Ludzku
opowiadała o tym, że bardzo dużą siłą organizacji jest tak zwana pamięć instytucjonalna, czyli to, że one jakimś tematem zajmują się na przykład 15-20 lat. I że rządy się zmieniają. I jakby to był, nie wiem, piąty, siódmy, ósmy, dziesiąty minister czyjś, a ta osoba dalej pracuje i dalej się tym zajmuje. I właśnie mówiła, że ogromną taką siłą i też warto o to dbać, jest przekazywanie, jakby na przykład się zmieniają pracownicy, czy jakaś zmiana pokoleniowa zachodzi w organizacji, jest przekazywanie jakby całej historii danej kwestii. Na przykład Fundacja Rodzić po Ludzku, one się zajmują opieką okołoporodową. No i żeby po prostu wiadomo było, jakie zmiany już tam zaszły w prawie, do jakich zmian dążymy, z kim się kto na co umówił, bo czasem jest tak, że po prostu jakaś ustawa była już proponowana, na przykład 10 lat temu, a potem właśnie, nie wiem, trafiła do zamrażarki, albo ktoś w ogóle się tym nie interesował, ale można potem w rozmawianiu z kolejną władzą wyciągnąć jakby ten wątek i powiedzieć, ale 10 lat temu już tutaj z posłami z twojej partii albo rozmawialiśmy i coś nam obiecaliście, tak? Więc bardzo ważne jest też zbieranie tej dokumentacji i przekazywanie i właśnie ta pamięć instytucjonalna, więc to na pewno. No ale to cały czas też mówię o takich rzeczach, które, co mogą robić organizacje, żeby im było lepiej, no bo na tym poziomie systemowym no, po prostu tworzyć więcej tych ciał jakby dialogu, sprawiać, żeby te procesy konsultacyjne były coraz łatwiej dostępne, no ale też właśnie to, co mówiłam, czyli jednak brać pod uwagę ten głos społeczny, no ale to już jakby trochę czuję, że to nie jest coś, na co my jako właśnie trzeci sektor mamy wpływ, tylko tak naprawdę to już jest kwestia jakby osób rządzących, które jakby powinny dostrzegać wartość właśnie w tym zaangażowaniu społecznym, no i same chcieć brać to pod uwagę, a nie wyrzucać do kosza jakieś pomysły, które zgłasza strona społeczna. Więc to już jest kwestia otwartości po stronie polityków i polityczek do tego, żeby słuchać i społeczeństwa, i organizacji społecznych, które często jakby reprezentują ten głos społeczeństwa. No ale tutaj nic konkretnego więcej nie podam, bo to naprawdę wydaje mi się, że to jest duży temat. I zwłaszcza jakby wymaga zmian po stronie jakby osób rządzących i ich podejścia. Myślę, że też pojawia nam się taki istotny wniosek pod koniec rozmowy, że chociaż właśnie organizacje pozarządowe, obywatele mogą się starać, no to często potem jest ta ściana, która się składa z polityków, z władzy, z rządzących. No i póki też ten głos nie będzie chciał być wysłuchany, a przy obecnym jakby stanie prawnym te konsultacje społeczne mogą być w jakiś sposób ograniczone. No to niestety będzie wyglądała ta sytuacja tak jak wygląda obecnie, no i to rzecznictwo będzie w jakiś sposób ograniczone, no i te konsultacje społeczne też cały czas będą wydawały się rzadkością. Nie wiem, czy uda nam się w Tak. pozytywny sposób kończyć tutaj Ja mogę coś rozmowę. dodać na koniec, bo tak jeszcze Jasne. przyszło mi do głowy właśnie, że chociaż właśnie są trochę też nowe formy i mówi się właśnie o tym, że coraz częściej organizacje rzeczniczne podejmują się mimo wszystko form protestu albo tworzone są jakieś ruchy nieformalne, które wywierają naciski. Więc jakby można powiedzieć, że jakby osoby aktywne społecznie często znajdą jakiś sposób na to, żeby jakoś dotrzeć. Jak nie przez władzę, to właśnie budują jakby to zaangażowanie społeczeństwa. I to jest ogromna siła też ich, bo tutaj na przykład właśnie czy ruchy feministyczne, czy ruchy dotyczące mniejszości seksualnych, to też są grupy, które zbudowały ogromne poparcie społeczne dla jakichś swoich postulatów. No i często tym grają. Już skoro nie da się jakby do rządzących dotrzeć inaczej, to szukają po prostu takiego poparcia w społeczeństwie, albo też często biorą udział już w takich jakichś gremiach na poziomie europejskim, gdzie też po prostu przeniosły jakby się z tego rzecznictwa na poziomie krajowym, na poziom europejski, żeby tam ich głos był słyszany.
Ostatecznie jednak udaje nam się bardziej pozytywnie kończyć, a rzeczywiście te organizacje, które budują sobie też szerokie poparcie społeczne, to nawet jak nie wprost wpływają na zmianę prawa, to wpływają na zmianę po prostu świadomości i to też właśnie w różnych badaniach dotyczących opinii na przykład na temat związków jednopłciowych, związków partnerskich, czy przy całej dyskusji feministycznej, jakichś feminatywach i tak dalej, no to widać, że po pierwsze w ogóle to są kwestie, które trafiają do dyskursu, a ich jakiś czas temu nie było, no to po drugie też jest, to są kwestie, na które cały czas jakby społeczeństwo zmienia opinię, pomimo tego, że gdzieś status prawny jest cały czas taki sam. Tak jest. Także się, cieszę się, że jednak tutaj się udało, pomimo tego efektu mrożącego, wydobyć jakąś taką iskierkę i pokazać to, że organizacje pozarządowe mają na coś realny wpływ, chociaż czasami się stawia w jakiś sposób kłody pod nogi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmawiałam z Julią Bednarek z organizacji Klon Jawor. Jeśli w ogóle Was Dziękuję. interesuje temat organizacji pozarządowych, no to zachęcam do czy to zerknięcia na stronę, czy pobierania różnych raportów, bo ten o efekcie mrożącym nie jest jedynym, który się też w ostatnim czasie Tak. ukazał. Zapraszamy na serwis ngo.pl, ale też na kondycja.ngo.pl, bo tam właśnie są różne nasze raporty ciekawe, mamy nadzieję, do pobrania. Tak. Jeszcze raz dziękuję, no i do Dziękuję zobaczenia bardzo. na kanale już z innymi tematami i pewnie ze mną i z innymi osobami goszczącymi.